10 szalonych rzeczy, które zrobili dyktatorzy. Oczywiście pomijam tutaj Stalina i Hitlera, bo to największe świry, ale ich wyczyny są dość dobrze znane, a jednak chciałbym, aby po tym filmie ktoś dowiedział się czegoś nowego. Mariano Malgarejo był 18 prezydentem Boliwii. Najpierw uwolnił ten kraj od tyranii, a później zaprowadził własne, nie do końca rozsądne rządy. Malgarejo był tak dużym fanem historii o Caliguli i jego radzie koni, że uczynił swojego wierzchowca generałem Boliwii. Ponadto, gdy Malgarejo otrzymał od Brazylii prezent w postaci białego rumaka, był pod takim wrażeniem, że od razu po otrzymaniu podarku wziął mapę Boliwii i umieścił na niej kopyto konia, po czym przekazał Brazylijczykom całą ziemię, która została nim przykryta. Rafael Trujillo Generał, dyktator rządzący Republiką Dominikany od 1930 do 1961 roku. Od czasu objęcia urzędu prezydenta pod fasadą demokracji sprawował dyktatorską władzę, którą po części umożliwiło mu przychylne stanowisko Stanów Zjednoczonych. W 1946 roku reżim zmasakrował strajkujących związkowców. Po tych wydarzeniach Amerykanie zrozumieli, że dyktatorskie rządy Trujillo mogą wywołać w kraju rewolucję w kubańskim wykonaniu i zdecydowali się go zlikwidować. 30 maja 1961 roku dyktator zginął w zamachu zorganizowanym przez generała Pupo Romana. Zabójstwo zlecił amerykański konsulat. W chwili śmierci prywatny majątek Truchillo zdobyty przez korupcję i specyficzne zarządzanie państwem przekraczał 500 milionów dolarów. Trujillo mianował swojego trzyletniego syna pułkownikiem, a gdy ten skończył 10 lat, uczynił go generałem. Dodatkowo po tym, jak uhonorował swoją niepiśmienną żonę jako pisarkę i filozofkę, lobbował za tym, by wygrała literacką nagrodę Nobla, a przy okazji wymagał, by każda tablica rejestracyjna w Dominikanie zawierała zwrot Viva Trujillo. I by w każdym kościele dało się usłyszeć słowa Bóg w niebie, Trujillo na ziemi. François Duvalier. Haitański lekarz, prezydent Haiti od 1957 roku i dyktator tego kraju od 1964 roku do śmierci. Jego rządy stanowiły na Haiti czas autokracji i korupcji. Jego rządy charakteryzowały się wyjątkową jak na haitańskie warunki stabilnością. W latach 60. likwidował on wszelkie grupy emigrantów publicznych, które lądowały na Haiti, próbując wywołać antyrządowe powstanie. Pozostawił po sobie kraj ogarnięty gospodarczym kryzysem. Duvalier wygnał wszystkich katolickich kapłanów i ogłosił się inkarnacją mściwego ducha śmierci. Przy tym wierząc, że jego rywal zmienił się w czarnego psa. Duvalier nakazał znaleźć i zabić wszystkie czarne psy w Haiti. A jakby ktoś miał wątpliwości, to Duvalier ogłosił, że to on jest odpowiedzialny za śmierć Johna Kennedy'ego, gdyż obłożył go klątwą. Francisco Macias Nuema Gwinejski polityk, urzędnik hiszpańskiej administracji kolonialnej, później pierwszy postkolonialny przywódca Gwinei Równikowej, prezydent i faktyczny dyktator tego kraju od 1968 do 1979 roku. Ocenia się, że w trakcie jego dyktatury zginęło nawet 100 tysięcy osób, a 120 tysięcy uciekło poza granice kraju. Na swoim koncie ma wiele interesujących czynów. Zamknął wiele szpitali, faworyzując ze względu na swoje pochodzenie. Przychodnie z Nachorów. Zmienił motto kraju na nie ma innego boga niż Macias Nuema. Zabił zarządcę banku publicznego i zrabował z niego pieniądze. Następnie ukrył je w swojej szopie w dżungli. Że nikt na to nie wpadł. No, genialny pomysł, nie oskarżył prezydenta o napad rabunkowy, tak? Zakazał używania smarów w elektrowniach, twierdząc, że posiada magiczne moce, dzięki którym maszyny będą wciąż działać. Doprowadził w ten sposób do poważnych zaników energii w całym kraju. I na koniec zakazał używania słowa intelektualne. Zamknął szkoły, wygnał wykształconych ludzi z kraju, po czym ogłosił się arcymistrzem edukacji, nauki i kultury. Idi Amin, polityk i feldmarszałek. Ugandyjski, prezydent Ugandy, a faktycznie dyktator w latach 1971-1979, był wielkim przygłupim bokserem, więc Amerykanie po zajęciu Ugandy uczynili go dyktatorem, twierdząc, że taki przygłup będzie łatwy do manipulowania. Ten tylko jak przejął władzę, zerwał stosunki z Amerykanami i przejął władzę. Tytułował się m.in. jako Jego Ekscelencja, Prezydent Życia, Władca Bestii na Ziemi i Ryb na Morzu, Zdobywca Imperium Brytyjskiego w Afryce i Ugandy. Wściekły, że królowa Anglii odmówiła poślubienia go, kazał czterem lokalnym brytyjskim biznesmenom nosić go na krześle podczas konferencji dyplomatycznej w Ugandzie, by wyśmieć ludzi, którzy zwracali uwagę na zarazę szerzącą się w Ugandzie. Stworzył Fundusz Ratowania Anglii. I wywoził ciężarówki z jedzeniem od głodujących wieśniaków, oferując je w Wielkiej Brytanii. Oczywiście wziął udział w jednej z najsłynniejszych historii politycznych. Wyzwał królową brytyjską na pojedynek bokserski, gdy ta odmówiła, stwierdził, że pokonał imperium brytyjskie. Abdallah Bucaram, prezydent Ekwadoru od 10 sierpnia 1996 roku do 6 lutego 1997 roku, czyli pan panował niecały rok, zwany el loco, czyli szalony. W ciągu pół roku swoich rządów dopuszczał się wielu ekscesów, które ośmieszały autorytet prezydenta. Nagrał płytę A Crazy Man Who Loves i wybrał się na tournée po kraju. Zorganizował na żywo transmisję telewizyjną z golenia swoich wąsów, urządził uroczyste przyjęcie do pałacu prezydenckiego Ekwadorki Loreny Bobit, która wykastrowała swojego męża z USA. Sędziował w zorganizowanym przez siebie konkursie Miss Banana Contest i pragnął ściągnąć do swojego klubu piłkarskiego Diego Maradona. Serio, podczas gdy Ekwador walczył z kryzysem ekonomicznym, Bucarama zaoferował Diego Maradonie milion dolarów za zagranie z nim jednego meczu piłki nożnej. Muammar al-Kaddafi, libijski pułkownik, polityk i ideolog. W latach 1969-2011 sprawował władzę autorytalną jako przywódca rewolucji 1 września. W polityce międzynarodowej entuzjastycznie odnosił się do zjednoczenia świata arabskiego. Głównym celem jego polityki była likwidacja Izraela. Utrzymywał bliskie relacje ze Związkiem Radzieckim, prowadził agresywną politykę i angażował się w konflikty m.in. w Czadzie, Ugandzie i Sudanie. Środki na prowadzenie Wojenne czerpał z eksploatacji złóż naftowych. W latach 80. oskarżony przez Zachód o sponsorowanie terroryzmu. Po atakach lotnictwa amerykańskiego złagodził nieco swoją politykę. Był naprawdę niezłym dziwakiem. Bał się na przykład wspinać na więcej niż 35 kroków naraz i często odmawiał wchodzenia na wyższe piętra budynków. Wszyscy jego ochroniarze musieli być kobietami i dziewicami. No i będąc w Rzymie w sierpniu 2010 roku zapłacił agencji z modelkami, by 500 kobiet przybyło na jego wykład, gdzie próbował przekonać je do przejścia na islam. Sapermira Dniazow. Turkmeński polityk, pierwszy sekretarz KC Komunistycznej Partii Turkmenńskiej SRR w latach 1985-1991, prezydent Turkmenistanu oraz przewodniczący Demokratycznej Partii Turkmenistanu, lubił nadawać nowe nazwy, np. Na miesiącom czy dniom. Nadał nawet nową nazwę Chlebowi na cześć swojej matki Gurban Sultan. Kazał zbudować na swoją cześć 12-metrowy złoty pomnik umieszczony na 75-metrowej podstawie. Statua stale obracała się, tak by być skierowana w stronę słońca. Zakazał noszenia brody przez prezenterów i makijażu przez prezenterki telewizyjne. Twierdził, że kobiety w jego kraju są naturalnie piękne i nie potrzebują takiego wspomagania. Zamknął wszystkie szpitale prócz tych w stolicy, gdyż uważał za odpowiednie, by ludzie potrzebujący opieki medycznej podróżowali do stolicy i napisał książkę zatytułowaną Księga Duszy. Uczynił z niej obowiązkową lekturę w szkołach i nakazał wszystkim traktowanie jej z równą nabożnością co koran. W 2006 roku jej kopia została wysłana nawet w kosmos. Mobutu Seseseko, Polityki Wojskowe-demokratycznej Republiki Konga, prezydent i dyktator w latach 1965- 1997. Zauważmy, że to on, prowadząc afrykanizację Afryki, zmienił nazwę państwa na Zair. No i tak, wieczorne wiadomości w Zairze zawsze poprzedzał obraz Saseko z uśmiechem spoglądającego w dół spośród chmur. Zakazał prezenterom wymienianie z nazwiska kogokolwiek prócz niego. Miał lotnisko wybudowane tylko po to, by mógł ze swoją rodziną latać na zakupy do Paryża. Nosił kapelusze ze skóry Lamparta, które zabronił używać komukolwiek innemu w kraju. Poruszał się z drewnianą laską, która, jak twierdził, była tak ciężka, że potrzeba było siły ośmiu mężczyzn, by ją unieść. By zwiększyć rozpoznawalność swojego kraju, zapłacił Muhamedowi Aliemu, by stoczył walkę w Zairze. Zmienił swoje imię i nazwisko na takie, które znaczyło wszechpotężny wojownik, który dzięki swojej wytrwałości i nieugiętej woli walki dokonuje podbojów za podbojami, pozostawiając za sobą ogień. Kim Jong-il, przywódca Korei Północnej w latach 1994-2011, był następcą swojego ojca i założyciela KRLD. Kim Il-sena, po jego śmierci w 1994 roku, był również sekretarzem generalnym Partii Pracy Korei, przewodniczącym Narodowej Komisji Obrony, a także marszałkiem i dowódcą Koreańskiej Armii Lurowej. Służba Kim Jong-ila musiała upewniać się, że serwowane mu ziarna ryżu mają identyczny rozmiar i kolor. W oficjalnej biografii Kim Jong-ila przeczytamy, że jego narodziny zostały przepowiedziane przez jaskółkę, a ich zwiestunem była podwójna tęcza i pojawienie się nowej gwiazdy na nieboskłonie. Twierdził, że jest największym golfistą w historii świata, rzekomo skomponował sześć oper i lubił grać w musicalach, no i powiedział swoim ludziom, że wynalazł hamburgery. Jaki wspaniały człowiek, ja nie wiem dlaczego ludzie go nie lubią.